Nagrywa się, więc dzień dobry jeszcze raz, Małgosiu i Ewelinko. Dzień dobry, Dzień dobry. Mileno, Dzień dobry. Ewelino. Małgosiu, idziemy na żywioł, nie będzie żadnych punktów. Idziemy na żywioł. Tak jest, Jestem zobaczymy. gotowa na randewu ze mną. Ze mną. Fantastycznie, zobaczymy, co chce nam pokazać Twoje ciało subtelne Tak. i co będziesz sama uzdrawiać. To w takim razie, Małgosiu, może, żeby Cię nie stresować tymi przyciskami, ja mogę Cię wyciszyć, tylko będziesz musiała z powrotem się później włączyć na Znalazłam. koniec. Zaraz, Znalazłam. genialnie, no to wyłącz mikrofon. Dobrze. Świetnie, wyłączone. Ewelinko, gotowa? Dobrze. To teraz pozwól sobie na to, żeby się całkowicie zrelaksować, wyciszyć ciało. Rozluźnij je. Pozwól mu się rozpłynąć na kanapie. Pozwól, żeby twoje ciało przestało nieść swój ciężar i opadło i oparło się całkowicie o kanapę. Dryfujesz na swojej kanapie i czujesz, jak rozluźniają się wszystkie twoje stawy i mięśnie. Od stóp przez kolana, biodra, cały kręgosłup się luzuje, barki, łokcie, przeguby dłoni. Czujesz, jak relaksuje się twój kark i jak głowa bezwładnie, ale bardzo przyjemnie opada na poduszkę. I teraz skupiasz się już tylko na swoich oddechach. Kiedy bierzesz wdech, czujesz, jak to powietrze wypełnia całe twoje ciało, a kiedy bierzesz wydech, zabiera z twojego ciała wszystkie napięcia i myśli. I po każdym wydechu twoje ciało jest jeszcze bardziej zrelaksowane. Teraz policzę od 5 do 1 i dźwięki tych cyfr będą relaksować cię bardziej i bardziej. Zapadasz się w ten błogostan. 3. Kiedy powiem 3, znajdziesz się przed ciałem subtelnym naszej Małgosi. Raz, dwa, trzy. Widzę ją. Powiedz mi, jak ją widzisz? Jakie jest pierwsze odczucie twoje w kontakcie z Pierwsze jest pozytywne, nią? ale ona ma na sobie strukturę biało, biało-jasno-żółtą. Wygląda trochę jakby tutaj tułów aż do stawów kolanowych miała w taki kwiatostan taki jest.
taka kula. I tutaj są jasno-żółte płatki. I ona mówi do mnie, że ona jest swoim słońcem. Coś takiego. Tak. I wibruje radość. Czuję radość tutaj z serca jej. Tylko, że widzę, że coś cały czas pracuje jakby. Tu jest ten kwiatostan. Środek kwiatu i to są te płatki. I ona wyciąga ręce i coś tutaj formułuje, coś tu jakby sadzi. Dobrze. Najpierw, Coś takiego. Ewelinko, zbliż się do niej i spójrz jej głęboko w oczy. I rozpoznaj, czy to jest nasza Małgosia. Tak. Rozumiem, że ona też nas rozpoznaje. Dobrze, zostaw mnie z nią. Hej, Małgosiu. Hej. Popatrz, spotykamy się. W jakim celu się spotykamy? Dlaczego nas zawołałaś do swojej przestrzeni energetycznej? Rozwinąć skrzydła chcę. A dlaczego nie możesz ich rozwinąć? Bo świat fizyczny, z poziomu świata fizycznego bardzo ciężko jest zobaczyć tą przestrzeń, jak żyje się na Ziemi. Nie możesz, w sensie ty nie możesz zobaczyć swojej części fizycznej? Nie, ja widzę swoją część fizyczną, ale ta część fizyczna nie widzi do końca swoich możliwości, tego, że może jak bardzo można rozwinąć skrzydła i jak wysoko można polecieć w swoich możliwościach z dobrą współpracą ciała subtelnego i fizycznego. Myślę, że twoja część fizyczna, jeśli jeszcze nie wie, to podejrzewa, że ma duże, duże możliwości, bo dała ci dzisiaj absolutnie wolną rękę. Twoje ciało fizyczne chce pełnej wolności, pełnej jedności. Więc powiedz mi, co blokuje twoje umiejętności, możliwości, twój potencjał? Spójrz na siebie z góry lub z boku i powiedz mi, jak siebie widzisz. Że jestem ograniczona strukturą, którą sama uprawiam. A to chyba nie o to chodzi. Co to za struktura? Opowiedz mi, do czego służy ta struktura, która cię okala? Tu wibruje na poziomie dużej radości. I do czego to służy? W co jesteś ubrana, w cudzysłowie? Do czego służy Do ta struktura? konfrontacji z rzeczywistością. Do konfrontacji z rzeczywistością. Z jaką rzeczywistością fizyczną, subtelną, z jaką rzeczywistością się konfrontujesz? Teraz z życiem na Ziemi. To jest jakby filtr. To jest taki filtr mój. I co nim filtrujesz? Informacje z rzeczywistości. Z rzeczywistości fizycznej? Tak, to co słyszę, to co czuję. Nie wszystko muszę przejmować. Jasne. Pewnie, że nie musisz. I co z tym robisz? Z tym, czego nie przyjmujesz? Nie wpuszczam. I co się z tym dzieje? Osadza się jako płatki czasami, a ja to Okej. uprawiam, wyrywam. Czasami wyrywam, usuwam. Okej. To zobacz te wszystkie rzeczy, których nie przyjęłaś, a które uprawiasz. Czym jesteś okalona? Niektóre płatki usychają i Dobrze, są powiedz mi, zgniłe, więc trzeba je wyrzucić. na jakich są częstotliwościach? Zła informacja, negatywna, fake news. Nie przyjmuję tego. Niby nie przejmujesz, ale to hodujesz. No, bo to przychodzi. Ja to słyszę, tego nie Skąd to można. przychodzi, Małgosiu? Zawierz mnie do źródła tych informacji. Skąd to przychodzi do ciebie? Idziemy tam.
To jest doświadczenie ziemskie moje. Ja jestem na ziemi i to przychodzi po Skąd prostu. przychodzi? Zobacz, skąd przychodzi? Świat jest różny, świat jest dualny. Dobrze, zobacz ostatnią informację. Skąd przyszła? Informację, której nie chciałaś przyjąć. Z góry. Co jest na górze? Jest taki ciemny kanał i tam jest jakaś struktura jakby I co jest w tej dziwna. strukturze? To jest ciemne. Czuję tam jakąś istotę. Zobacz, jaką twoje oczy są przezierne. Dla twoich oczu mentalnych nie istnieje przestrzeń, odległość. Już widzisz tę istotę. Przezierasz Widzę przez wszystko. wielkie oczy i mówi, te oczy mówią, jestem. Nie słuchaj tego, co mówi, tylko zrekonstruuj jego formę. Formę tego bytu o tych oczach. Co to jest? Jak nietoperz wygląda? Jak nietoperz? Zapytaj, dla kogo pracuje? Mówi, że są dwa reptile tam. I dlaczego jego wysłali jako portparol, jako PR-owca? Dlaczego sami się nie stawili przed tobą? Nie wiem, ale pojawiło się, że ja nigdy nie widziałam ich, bo ja bym od razu rozpoznała ich I i teraz, kiedy ich wyrzuciła ich, widzisz, wyrwała i wyrzuciła. teraz, kiedy ich widzisz, rozpoznajesz ich kiedykolwiek? Miałaś kontakt z którąkolwiek z tych istot, z tej bazy, z tej struktury? Pojawiło mi się, że raz tak na ziemi. Raz na ziemi. Pójdziemy do tego momentu. Ale teraz zapytaj ich, dlaczego wysyłają ci te informacje, których nie chcesz? Bo bym mogła się rozświetlić za bardzo. I dlaczego nie chcą, żebyś się rozświetliła? Bo wtedy bym ich już nawet nie wyrwała, tylko wypuchła i odsunęła od Okej, siebie. więc sama sobie odpowiedziałaś na pytanie, co robisz. Zobacz tę konstrukcję, którą masz na sobie, i powiedz mi, kto ją stworzył. Ja razem z tym Z? jednym reptilem? Razem z tym jednym reptilem. Okej, dobra. Teraz już wiesz, że kokreujesz z nimi. Powiedz mi, co z ciebie ciągną, czego od ciebie chcą. Moje zdenerwowanie, które powstaje w rozpoznaniu i w procesie usuwania tychże informacji też. Gdzie produkujesz to zdenerwowanie? Zlokalizuj je w swoim ciele subtelnym. Tak jakby na klatce piersiowej, a Dobra. to jest takie westchnienie. Okej, Boże, wiesz co, właśnie. Małgosiu? Żeby nam się lepiej oglądało twoje ciało subtelne, chciałabym, żebyś rozebrała się z tej struktury. Już wiesz, że ona nie jest twoja. Zajmij to. Chodzi na to, że ta struktura mnie ograniczała i to, co mnie denerwowało najbardziej chyba. A teraz powiedz mi, jak ta struktura była przytwierdzona do twojego ciała subtelnego. W których miejscach, w jaki sposób i tak dalej. Z dwóch boków, od tyłu, po bokach kości krzyżowej tam. I zobaczmy, co tam było w tej kości krzyżowej. To są ważne miejsca. To jest bardzo ciężkie, to jest uziemiające. To jest metalowe. To jest też trójkątne, tylko takie mniejsze. Od kości guzicznej tam. Powiedz mi, dlaczego to jest umieszczone akurat w twoich biodrach? Pojawia się informacja, żebym nie odfrunęła im. Żebym właśnie się nie rozświetliła, nie odfrunęła. Ale dlaczego w biodrach ci to umiejscowili, a nie na przykład, nie wiem, w kolanach, Bo jak jest, bo ja łokciach? jestem jak taki ptaszek na uwięzi ich. Tak, ale cały czas nie rozumiem, dlaczego w biodrach masz kotwicę. Dlaczego biodra? Dlaczego ten obszar twojego ciała, a nie inny? To jest połączone z jakąś energią, którą się tam wytwarza No. w tych okolicach. Dobrze, i To zobaczmy w jest moja jaką. najsilniejsza energia i oni wykorzystują tę energię jako sprzężenie zwrotne, ciągnąc w dół. I jaka to energia? Jaką energię produkujesz w swoich biodrach? To jest ta energia, która jest silna, wznosząca, która pozwala rozświetlić się. I teraz powiedz mi, co te trójkąty, jak to nazwać, w twoich biodrach robią z tobą w twoim życiu fizycznym? Jak oddziałują na twoje życie fizyczne?
Widzę takie smutne momenty. One bardziej w smutnych momentach depresyjnych, ciężkich, trudnych, związanych z utratą czegoś lub kogoś. Ten trójkącik, on jakby się aktywuje. I on tak wibruje delikatnie bardzo. I to jest takie, tak, to jest moje ziemskie doświadczenie. I to tak gada jakoś, nie, jakby programem takim. O, i odkryj ten program. Powiedz mi, co to za program. Powinnam być poważna, być na ziemi, czasami być bardzo smutna, płakać i z innymi. Powiedz mi, kto stworzył ten program? Ten reptil drugi. Zawołaj go przed siebie. Ja przed Śmieję tobą? się. Świetnie. My też jesteśmy w dobrym humorze. Proszę, jaka kompania. Wszyscy się śmieją. Wszyscy się radują. A teraz Mi się zapytaj go. wcale nie chce śmiać teraz, Dlaczego nie chce ci się śmiać? bo przypomniałam sobie wszystkie te momenty smutne. To powiedz mu też, że już Jak. sobie przypomniałaś te momenty smutne i zapytaj go, dlaczego programuje cię na smutne momenty. Bo on mówi, że jestem zbyt lekka i bym odleciała od razu stąd. I taka śmierć, na przykład mamy, mi się przypomina jakaś. To taką ja bym wolność czuła w tym momencie, w klatce piersiowej. Okej, a teraz wszystkie te emocje, nie pamięć Twoich doświadczeń, ale wszystkie te trudne emocje są jak baloniki. I na trzy wypuścisz te baloniki z siebie, ulecą. Ulecą i znikną w przestrzeni. Gotowa? Podziękuj jemu, podziękuj sobie, że dzięki temu programowi wyłoniły się wszystkie traumy, wszystkie trudne złogi emocjonalne. Super. To teraz je wypuścimy. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, jak widzisz, Małgosia jest gotowa na to, żeby to zrobić? Nie, spięła się. Co ją spięło? Zobacz, co ją spięło. Bo ona sobie wyobraziła, że te baloniki będzie wypuszczała i one lecą tylko do głowy i głowa nie chce ich wypuścić. Co ma w głowie? Że głowa nie chce ich wypuścić? Taki hełm jakby ma A, no wewnątrz. to zapytaj ją, do czego służy jej ten hełm? Żeby nie mogła właśnie usuwać różnych rzeczy. I ten hełm to jest program, że usuwanie pewnych rzeczy całkowicie spowoduje, że zapomni istoty, które kochała. Niczego nie zapomni. I jeszcze jest taki zapis w sercu, że ona jest tutaj po to, żeby kochać. To jest jej zapis, czy to jest zapis? To jest jakieś pragnienie wielkie i A, intencja. pragnienie. Zrodzić Pragnienie się to na ziemi, brak. żeby kochać. A Pragnienie to później nie jest brak. wypuścić tego. Okej. Teraz już widzi, jak działa cały mechanizm. Mechanizm ma wiele zabezpieczeń. Ma hełm, żeby tego nie wypuścić. Ma program, po co tutaj jest, z pragnieniem i tak dalej. Wszystko to są zabezpieczenia, żeby została w tej sytuacji. I ona mówi, że teraz rozpoznaje, że rzeczywistość jakoś tak nie chce, że trzyma w pamięci te wszystkie istoty i w ten sposób nie chce im oddać wolności. I co jej ta pamięć robi z jej życiem? No tęskni ciągle za kimś. Tęskni. Czyli za nimi. Za osobami, które straciła w zeszłym życiu na przykład. Okej. A ja myślę, że jeśli tęskni za miłością, to tęskni za swoją wolnością. Bo kiedy jest wolna, to wtedy okazuje sobie miłość. Więc gdzieś, kiedy mówiono na początku, że ma podcięte skrzydła, to dlatego, że gdzieś przestała się kochać w jakiejś domenie, w jakiejś dziedzinie i pozwoliła się zamknąć w tych programach, w tych ograniczeniach, w tych przeświadczeniach, wierzeniach, które jej tam powkładali. Niech zobaczy swoje ciało fizyczne, swoje piękne ciało fizyczne, czy ono nie jest godne i warte tej miłości, którą ma w sobie do siebie.
jest godna uwagi. Więc teraz na początku zajmiemy się tym programem z serca. Tą potrzebą miłości. Potrzeba to brak, a jej niczego nie brakuje, tylko zapomniała o tym, że jej niczego nie brakuje. Właśnie przez takie programy. Więc wkłada swoje energetyczne, cieplutkie, kochające dłonie i wyciąga ze swojego serca ten program. Co wyciągnęła, Ewelinko? Urządzenia. A właśnie, urządzenie. I jak się czuje, kiedy wyciągnęła z serca to urządzenie? Jest lekko zdziwiona, ale czuję się lżejsza. I czuję, że to było coś, co ją programowało w relacjach. Nie pozwalało doświadczyć relacji takimi, jakimi są. Chcę Tak. kontynuować w tym programie? Nie. Więc to urządzenie, ten program obraca się w proch, w nicość w jej dłoniach. Zrobiła to. Czy ten reptil przed nią nadal się śmieje? Nie, chyba się skulił. Jakby skłonił Dlaczego się się. skulił? Przecież był taki radosny jeszcze przed chwilą. Bo to był komunikator jego. Komunikator? Do czego służył? To był komunikator programowy, odbioru rzeczywistości, relacji. Więc w jaki sposób poprzez ten komunikator zniekształcał jej odbiór rzeczywistości, relacji z ludźmi? Słowa, które miały nie radzić, nie ranić, tylko rozbawiać, mocno raniły i tworzyły niską częstotliwość. Więc zniekształcał jej komunikację z innymi ludźmi. Tak, a relacje, które miały właśnie ją unosić, miłość, przyjaźń, wolność, zawsze były takie podszyte jakąś taką możliwością utraty. Również zapis był, zawsze był taki zapis. Na planie fizycznym, i na to się godzimy, przechodząc tutaj, wszystko jest ulotne. W sensie nasze ciała fizyczne, nawet nasze domy mogą się rozpaść, nawet skała może się skruszyć, ulec erozji. Tutaj wszystko podlega czasowi. I to prawda, że tutaj notorycznie dochodzi do metamorfoz. Coś się rodzi, coś umiera. W międzyczasie coś innego dojrzewa. Na planie subtelnym nie traci nic ani nikogo. Nam wyżej rozumie to. Ale ta Więc. lekkość i ulotność jest bardzo, świata fizycznego jest bardzo, rezonuje z nią, bo ona jest taka lekka i ulotna i to Świetnie. ona chce się wznieść. Jeśli jest akceptacja dla tego świata fizycznego, to znaczy, że może wieść tutaj wspaniałe życie. To teraz niech zobaczy wszystkie blokady, wszystkie przedmioty, programy, które nie pozwalają jej wieść takiego życia, żeby była z niego zadowolona, usatysfakcjonowana. Są takie membrany w jej ciele, poziome i one są czarne. I do czego służą? To są etapy życia. Dziecko, młodzieńczość, dorastanie, nauka. Tylko ona jest dosyć szybka i ona jak lokalizuje te membrany, to ona tak jakby zniża je i chce je usuwać stopami. A dlaczego w ten sposób? Neguje ich wartość i Jeśli nie chce takich blokad jakby w sobie. kiedy jest słowo nie chcę, to też może być jakiś program. Więc na razie zostawiamy wszystko tak, jak jest. Zaraz się tym wszystkim zajmiemy. Chcę Dobrze. wrócić do tematu tych naszych baloników, tych wspomnień. Czy jest gotowa je wypuścić? Wypuścić te trudne emocje, które podpięły się pod wspomnienia. Nie wykasowujemy wspomnień. Zabieramy tylko balast z tych wspomnień.
tylko te złogi emocjonalne, które obciążały ją wewnętrznie, jej pamięć. I dlatego do każdego takiego złogu jest przyczepiony jakby balonik, który będzie mógł ulecieć. Gotowa? Na trzy wypuści wszystko. I to, co z niej ulotni się, zniknie w przestrzeni. Raz, trzy. Ulatują wszystkie złogi emocjonalne. Złe doświadczenia, traumy. I rozpuszczają się w przestrzeni. Zostały uświadomione i wypuszczone. Był taki krzyk z klatki piersiowej Świetnie. Bardzo dobrze. związany z utratą czyjąś. To jakby ona chciała to schować, zakopać, zapamiętać, ale jakby wyszło to takim Wyszło krzykiem. z krzykiem. Cudownie. I jak się teraz czuje? Uwolniona, nieprzywiązana mentalnie do innych istot, tak jakby. Tak gdzieś od środka, tak jakby ona gdzieś w środku chciała je chować. Wszystkie te istoty. Teraz czuję się uwolniona od nich, czysta. Czuję czystość też taką swoją wewnętrzną. Chowanie w pamięci kogoś powodowało, jakichś istot, powodowało, że czuła się taka nie do końca stabilna w sobie. To teraz zobaczmy jej klatkę piersiową. Czy wszystko się wyczyściło, skoro tam chowała różne rzeczy? Jakiegoś, jest jeszcze jeden wzdłuż kręgosłupa z tyłu. I on Zajrzyjmy, co dotyczy to jest. jakiegoś mężczyzny. Jakiegoś Dobrze. mężczyzny dotyczy. Więc niech dotknie tego złogu, tego, co się przykleiło wzdłuż kręgosłupa. Bierze to już w swoje ręce. Delikatnie wyciąga przed siebie. I teraz już może obadać, co to jest. Doświadczenie bycia z dobrym mężczyzną. I dlaczego uformowało taki złóg, taką blokadę energetyczną? To był mężczyzna, który konstytuował jej życie. Nadawał mu sens. Tworzą taki kręgosłup rodzinny, coś takiego. Wspaniale. W takim razie niech to wypuści. Wypuściła to? Tak, i ona się czuje taka pełna kobieca teraz, Dobrze, bo teraz chciałam się wolna. zapytać, dlaczego i gdzie jest w niej program, który mówi, że ona sama z poziomu duszy, bo oczywiście cieleśnie, po to tutaj żyjemy w dwóch wersjach, męskiej i żeńskiej, żeby dobierać się w pary. Na planie fizycznym nie ma z tym problemu. Ale dlaczego dusza miała w sobie taki program, że sama nie może ukonstytuować swojego życia? Pojawia się, że dlatego, że przyszła na Ziemię zbierać doświadczenia, a zbierać znaczy chować w sobie. Takie coś się Kto pojawiło. jej tak powiedział? Kto jej powiedział, że Ten zbieranie doświadczeń? reptil. Aha. Niech jej pokaże, ile on pozbierał. Niech on Znowu jej się pokaże schylił, swoją kolekcję. jeszcze Nie, niech jej dłużej. pokaże swoją kolekcję doświadczeń. Pokazuje komputer, którym tworzy programy Nie, dla nie ludzi. komputer, ma w sobie pokazać swoje doświadczenia. Skoro Małgosia ma zbierać w sobie te wszystkie doświadczenia, to niech on pokaże, jak to robi, skoro jest mistrzem. On mówi, że nie potrafi, nie odbiera rzeczywistości na naszych. To teraz niech go Małgosia zapyta, dlaczego ona miała to robić. Dlaczego ona miała w sobie magazynować? Żeby chciała wybuchnąć tym wszystkim. I wtedy on miałby z tego największe korzyści. Kiedy ona napełniłaby się takim smutkiem, tęsknotą, kiedy nie mogłaby jakby rozpracować samej siebie, kim jest tak naprawdę, kiedy pogubiłaby się w tych wszystkich wspomnieniach. Teraz już wie, po co to było to magazynowanie. Tak. Więc niech sprawdzi, czy wypuściła wszystkie złogi emocjonalne. Informacja nie ma żadnej wagi. Ona i każda jej nanocząsteczka
jest najlepszym dyskiem, nośnikiem informacji. Jej informacje nie ważą nic. To, co waży, to balast emocjonalny. I teraz się coś odrywa od tej kości krzyżowej tam. Co się odrywa od kości krzyżowej? To jest jakieś wspomnienie, smutek, że utrata rodziny. Pojawia się jakaś sytuacja, katastrofa taka morska. I chęć zatrzymania życia, zatrzymania rodziny, jakichś dzieci Kto też. wtedy umiera? Ona czy rodzina? To ona topi się. Ale to ona traci ich wszystkich. I co się z nią dzieje podczas tej topieli? Energetycznie mam na myśli, bo wiadomo, że ciało fizyczne topi się. Energetycznie widzę taki wir, który wciąga ją. I ona wierzy w to, że nie jest w stanie wypłynąć. Tak się bardzo boi, że to ciało się robi takie bardzo ciężkie. I ona się topi. I oni wtedy montują to na kości krzyżowej. Co Takie tam coś. było na kości krzyżowej? To jest ten smutek. Smutek. Taka ciężkość. Okej. Uziemienie wielkie. Utrata tej rodziny. Okej. Ale teraz już znamy mechanizmy. Wszyscy tracimy te ciała fizyczne. W różnych okolicznościach. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, że na planie subtelnym ani my nie umieramy, ani nasi bliscy nie umierają na planie subtelnym. Więc nie ma sensu, żeby dusza nosiła te traumy. Niech uwolni swoje lędźwia od tej traumy, od tej śmierci, od tej straty. Po prostu uwalnia ten smutek. I jak ją teraz widzisz? Jest taki w niej głęboki oddech. Jakby uwolniła wspomnienia w takich zatrzymane w tym miejscu dotyczące dzieci. I to po prostu tak wybuchło na wszystkie strony. Jednocześnie ona bardzo dokładnie czuła, że uwalnia te istoty, jakby pamięć o tych istotach i jednocześnie te istoty, nie? Okej, okay, świetnie. I jak teraz widzi tego reptiloida przed sobą? Teraz zaczyna się robić transparentny. Wygląda trochę jak pergamin taki. Rozumie teraz Małgosia, dlaczego byli gęści? Dlaczego mogła ich widzieć? Bo byli nakarmieni jej smutkiem, jej cierpieniem, jej traumą. Więc teraz, kiedy powyciągała wszystko z siebie, anuluje energię wyciągniętą z niej. Do czegokolwiek była użyta, gdziekolwiek była magazynowana, anuluje energię spoza swojego ciała. Nikt ani nic nie posiada jej energii poza nią samą. Jak teraz ich widzi? Jakby się ujawnili, są bardziej przejrzyści, chociażby mniejsi. To już nie jest konspiracja. Oni byli w konspiracji, manipulowani nią. Teraz to ona jakby widzi wszystko, ale jest spokojna. Nareszcie. Super. To teraz niech dokładnie przyjrzy się jeszcze raz swojemu ciału subtelnemu. Zeskanuje je. I niech nam powie, co jeszcze jest w jej ciele, co do niej nie należy. Był hełm, te trójkąty w biodrach, co jeszcze? Hełm jest implantem i ten trójkącik jest też implantem, wokół którego się gromadziły jakby te złogi, wspomnienia. Co jeszcze jest w jej ciele, co do niej nie należy? Ma jakąś konstrukcję na obręczy barkowej.
Do czego służyła ta konstrukcja? Tam miały się też przyczepiać różne wspomnienia, trudne. Okej, okay, do magazynowania. Do Do magazyn, magazynowania tak, trudnych emocji. dokładnie. Tak. Co jeszcze? Widzę, że kanał rodny jest czymś przeźroczystym, okalony. Więc niech włoży swoje energetyczne ręce do swoich partii intymnych i niech zobaczy, co to jest, dotknie tego. Co to jest? Oni chcieli przez ten kanał implantować swoje zarodki jakieś eteryczne. Kiedykolwiek była surogatką dla nich? W zeszłym życiu, ale pojawia się w jak 50, powyżej 50 lat. Czyli wtedy, kiedy mniej więcej kobieta fizycznie jest w menopauzie? Tak, ale dla nich to było bardzo korzystne, dlatego że dużo smutku już się Czyli skumulowało w dużo ciele. doświadczeń życiowych, więc Tak, dużo się skumulowało tych trudnych emocji. W tym życiu też chcieli jej implantować ich zarodki? tylko czekali na to. Chcę, żeby odpowiedziała mi na pytanie, dlaczego robi tę sesję w tym momencie swojego życia? To jest idealny moment, Na? kiedy ona na Idealnie. usunięcie tego wszystkiego, ona w jakiś sposób próbowała usuwać to i to, tu się pojawiały jakby te płatki zgniłe, tak? W jakiś tam sposób. Natomiast jest taka wysoka częstotliwość w niej, że jest w stanie to w tym momencie uwolnić. Dobrze, co takiego zrobiła w tym życiu, że podniosła tak swoją częstotliwość? Zbierała doświadczenia radości, wolności, perspektywiczne, obiektywne widzenie Czyli świata. wykorzystała ich technikę tylko na opozycyjnych częstotliwościach. Dobrze, sprytnie. Ale teraz już wie, że nie musi walczyć, a przede wszystkim nie musi tolerować ich reguł gry. Nie musi już niczego zbierać. Ani dla nich, ani przeciwko nim. Koniec. No, uniosła się i Koniec zbieractwa. zrobiła się taka wielka i jakby obserwuje Świetnie. ich tak z góry. Dobrze. To teraz chciałabym, żeby zabrała nas do miejsca i momentu, w którym dała przyzwolenie na to podpięcie. Tak daleko, tak dawno, jak tego potrzebujemy. Idziemy do pierwszego kontaktu z pasożyta. Jest jakaś negocjacja. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie negocjuje się. Co się negocjuje? Co, jacyś. Co się negocjuje tam? Jest ktoś w rodzaju notariusza, ale to jest XVI wiek. Czyli jesteśmy na Jest ziemi? prawnik. Tak, ktoś chce odebrać, ona jest właścicielką jakiejś ziemi i ktoś chce odebrać jej ziemię. Aha, jest kobietą? Czy ona jest kobietą? Tak, ona jest jakąś arystokratką. Ile ma lat? 48? 48 lat, okej. I ktoś chce jej odebrać jej własność, tak? Tak, jest jakby taki notariusz, taki wygląda jak sędzia, później jest jakiś ktoś, jakiś jakby prawnik. I ksiądz jakiś jest Dobra, też i on zanim trzyma pójdziemy jakieś dalej w tej pismo. scenie, zobacz, czy Małgosia jest pod kogoś lub pod coś podpięta. Nie, ale ten kapłan, ten ksiądz i on trzyma jest jakieś pismo, napis i on wciska jej to w ręce, że ma to podpisać. To jest przekazanie majątku w ochronę, w opiekę, że niby Darowizna dla tam. kościoła, coś takiego? Nawet nie o to chodzi. Chodzi o
o uznanie zwierzchnictwa kościoła i w zamian za to będą chronić jej ziemię. Ludzi, którzy tam mieszkają. I Małgosia W to ogóle podpisuje. ten zamek czy ten pałac, on jej to wręcz, czy ona to podpisuje? Ostatecznie tak, bo przychodzi jakiś lekarz i wmawia jej, że ona jest chora i bardzo tego będzie potrzebować jej rodzina i ludzie, którzy są zrzeszeni przy niej, którzy pracują jakby dla niej. Dobrze. I w którym momencie daje przyzwolenie na podpięcie? Uwierzyła, że jest chora, tutaj gdzieś w organach rodnych. Najpierw pojawia się coś takiego i wtedy w tym momencie tu się tak rozluźnia bardzo mocno. Miednica. I ona czuje się słaba rzeczywiście. I później pojawia się ten kapłan i on ma i w oczach widzę tego podpięcie pod tej istoty, Więc po tego całej kapłana. konwersacji subliminalnej, dokładnie jak doszło do zaakceptowania zwierzchnictwa tych bytów nad sobą? Twoje włości będą chronione z nami. Nie stracisz miłości Kogo widzi Małgosia na ludzi. planie subtelnym? Wygląda jak złota istota, taka wielka, ogromna, ale to jest ten reptil. Więc widzi złoto. Tak. I chodzi o miłość tych ludzi, bliskość tych ludzi, oddanie tych ludzi, jej takie uczucie przyjaźni do tych ludzi, którzy jakby pracują dla niej, którzy są. Oni tworzą jakąś społeczność taką fajną. Dobrze. Jak nazwałaby to złoto? Jawi jej się jako kto, jako co? Że niby jakiś anioł albo Bóg, coś w tym Anioł stylu. albo Bóg. Władca Bardzo tej często, ziemi. dobrze, Władca ludzie ziemi. bardzo często mówią, że mają kontakt właśnie z jakąś wyższą energią, Bogiem, aniołem i tak dalej. Dotknij tej złotej energii i powiedz mi, co to za energia? Pojawia mi się, że to jest wiara tych wszystkich ludzi w Okej. jakąś. Czyli jest to ludzka energia. Tak. Wiara, nadzieja, coś takiego. To dlaczego ten byt posługuje się ludzką energią, skoro ma być boski albo anielski? Dlaczego używa ludzkiej energii, Bo na tym żeby polega objawić się? manipulacja i teraz pojawia mi się, że ci ludzie się spotykali z tym kapłanem i po kolei byli podpinani. Oddawanie się w boską opiekę, coś takiego. Boską opiekę, oddawanie się w boską opiekę. Okej, dobrze. Więc Małgosia też się oddała w taką opiekę. Tak, uwierzyła, że oni wszyscy będą się opiekować tą społecznością. Co się zmienia, kiedy oddała się w tę boską opiekę? Cały czas czuję takie dziwne rozluźnienie w miednicy. Zobacz, co tam się dzieje energetycznie. Ona uwierzyła, że jest chora. Zaczyna mieć jakby niedowład, rozluźnienie mięśni dna miednicy, co powoduje biegunki najpierw. Tam jest energii dużo smutku i pojawiają się choroby kobiece. Jak umiera ta kobieta, którą była Małgosia? Pojawia się, że zachodzi w ciążę, która obumiera w niej. Ona sobie nie daje tam nic, nie daje się leczyć, nie daje się dotykać w ogóle nawet lekarzom. Tak, ona w takim rozluźnieniu, w takim obmarciu, w takim smutku leży po prostu i umiera. Okej, co się dzieje z jej ciałem subtelnym po tej śmierci? Przyciąga ją ta energia, taka złota energia tego reptila tam do góry. I co się dzieje między wcieleniami, kiedy dociera już do tej złotej energii? Ona czuje przynależność. To jest ktoś, kto wziął ją w opiekę i teraz jest przedstawiana jej kolejna inkarnacja w jakiejś mniejszej społeczności, w rodzinie.
z jakąś utratą męskiego członka. I tutaj mnie odnosi do tego podłużnego złogu wzdłuż kręgosłupa. Bardziej taka osobista inkarnacja. Ona nie będzie tworzyła już społeczności takiej Ile większej. razy będzie inkarnowała pod opieką tego Boga? 14 się pojawia. I czym się będą charakteryzowały te wcielenia? Będą chcieli zmniejszać jej możliwości tworzenia społeczności na bazie przyjaźni, na bazie takiej współpracy międzyludzkiej, coraz mniejszej rodziny. Na przykład pojawia się inkarnacja, gdzie ona ma synka i mężczyznę obok siebie, ale ten mężczyzna nie do końca się angażuje i później ten synek umiera. Ona się czuje bardzo źle jakby w tym życiu. Dobrze, to wracamy do teraźniejszości. Powiedz Małgosi, żeby zawołała tego Boga, pod którego opiekę się oddała. To jest ten Już. reptyl. To jest właśnie ten? Tak. I gdzie jest ta złota energia? Nie ma. Zupełnie jakby została tam w tamtym życiu coś takiego. Dlaczego? Z niego zapyta, dlaczego nie ma złotej energii? Ponieważ nie posiada tych ludzi, którzy tak mocno wierzyli. I ona też nie wierzy już w niego. Ale niech mu powie, że życzy sobie, żeby świecił teraz tą złotą energią. Już. Świeci? Świeci, ale zupełnie jakby był zmrożony w tej energii. Skąd ją wziął? Od Skąd wziął ludzi, ten? Od jakich ludzi? którzy wierzą w niego i że, którzy wierzą, że on może dać boską opiekę. Mnie bardziej interesuje, jak teraz Małgosia odczuwa tę złotą energię, tę boskość. Jako wiarę ludzką. To są wierzenia ludzkie. Nadal jest dla niej ponętna ta energia, ta złota energia. Dlaczego teraz nie? Dlaczego teraz już nie jest? Teraz jest smutna, smutne to dla niej, że ludzie oddają swoją energię. To jest historia innych. Mają prawo to robić, tak jak ona miała prawo również uwierzyć w niego. Tak, rozumiem to. To jest uzurpowanie sobie prawa do zarządzania innymi. Niech skupi się na sobie. Dlaczego teraz ta energia już dla niej nie jest kusząca? A może jest, bo to chcemy sprawdzić, czy nadal jest dla niej interesujący, kuszący. Nie jest interesujące, bo ona już teraz widziała, co się stało. W związku z tym. W związku? W związku z czym? Że uwierzyła, że ktoś może ochronić, obronić jej, jej lud, jej posiadanie, czegokolwiek tutaj na ziemi. To teraz Jakby odkryła oddała to swój wszystko. problem. Być może kluczowy, być może nie, ja nie wiem, ona to wie. O ile na planie fizycznym rzeczywiście osoba, która sprawuje jakąś funkcję lidera, jest odpowiedzialna za drugiego człowieka, za innych ludzi, matka jest odpowiedzialna za dziecko, ale nigdy nie słyszałam o przypadku, żeby jakaś dusza była odpowiedzialna za inne dusze. Ona mówi, To że jest miłość dokładnie jest to, co oni chcą zobowiązaniem. robić. O, ciekawe. I do czego zobowiązuje jej duszę? Miłość jest zobowiązaniem, którego nie można tak po prostu porzucić. Tak mówi. I gdzie ma to taki program w sobie? W sercu. Miłość jest wolnością. Miłość jest akceptacją. Miłość jest również akceptacją tego, że drugi człowiek jest wolny.
i że może robić, co chce. I tak samo ona ma wolność w sobie i może zadecydować, czy chce zostać w tym programie, czy chce go wyciągnąć. Chcę wyciągnąć. Więc niech to zrobi. Do portalu. Już. Co przysłaniała historiami innych? Swoją lekkość. Nie, nie, nie. Nie lekkość. Do czego służyła przykrywka odpowiedzialności za innych? Jakby ona wygląda, to tak, jakby ona się oblepiała tym wszystkim. I co ukrywała pod tym klejem? Strach? Pojawia się tylko światło w sercu. Tak jakby ona przylepiała te wszystkie historie do siebie. Coś takiego. Po Jakby co? tylko. Po co? Co nimi zaklejała? Stratę, strach przed stratą. To były odruchy obronne pod Tak. postacią odpowiedzialności i miłości. Tarcze. Za miłością do drugiego człowieka, za chęcią organizowania mu życia, odpowiedzialności za niego, ukryje swój lęk. I to będzie ładnie wyglądać. Ale nam nie chodzi o to, co ładne. Nam chodzi o to, co ją drąży i co nią powiaduje z podświadomości. My chcemy tego, co trudne, bolesne. Więc niech wypuści teraz te wszystkie lęki, niech się nimi stanie, niech je odczuje, niech da się im wyrazić w całym swoim jestestwie. W końcu przyszła pora, żeby w bezpieczny sposób uwolnić je. On niech otworzy przed sobą portal i wypuści je do tego portalu. Wszystkie swoje lęki. Wszystkie. Do portalu. Już. Już. Jak się teraz czuję? Oczyszczona. Świeża. Jak widzi teraz tego Boga? Neutralnie go odczuwa bardzo. Czy chce się oczyścić ze wszystkich implantów i ze wszystkich programów? W takim razie natrzy. Wszystko z niej opadnie. Natrzy. Krok do tyłu i wszystko spada. Raz, dwa, trzy. Wszystkie implanty, wszystkie programy, wszystko. Jak się czuje? Świeża, świetlista. Jak tam jej skrzydła? W sensie, ma jeszcze poczucie podciętych skrzydeł? Nie. Jej klatka piersiowa wypełnia tą energię, która właśnie jest takim uniesieniem. Więc niech się wypełnia swoją energią, swoją mocą. I teraz niech mi powie, kto świeci. Ona czy ten Bóg? Mówi, że ona. Ona. Kto ma moc twórczą w jej życiu? Mówi, że ja, ale tylko w swojej przestrzeni. Oczywiście. Więc nie
On, tylko ona. Kto Tak. najlepiej się sobą opiekuje? Kto siebie najlepiej zna? On czy ona? Ona. Więc przy kim zostaje? Przy sobie czy przy nim? Ona mówi, że przy sobie okręca się wokół swojej osi i mówi, że będzie swoim własnym królestwem Jest, w tym swojej jest. przestrzeni, tak? I to jest najlepszy wybór, jakiego może dokonać. Wybrać siebie. Więc niech przekaże wszystkim pasożytom, tym, które na nie pasożytowały, lub wszelkim potencjalnym, że ona wybiera siebie. I w związku z tym anuluje w tym momencie na całej linii czasowej wszelkie pakty, kontrakty, podpięcia, wszelkie przyzwolenia. Wszystko znika, bo wybór był bardzo prosty. Wybrała siebie i nic, co obce, nie istnieje w jej przestrzeni. Zniknęli? Tak. Jak się czuje Małgosia? Żywa, świeża, Wspaniale. pełna siebie. Ja bardzo lubię ruch, więc niech się roztańczy, rozbiega, rozskacze. Jakakolwiek dla niej forma jest najprzyjemniejsza, żeby rozbujać swoje energie. I te energie zaczynają cyrkulować ze swoją całą mocą, pełną parą. Tak, żeby poczuła je, ich moc. To znaczy swoją moc. Może wirować, może biec, może się wznosić, może latać, może wszystko. Energie przywracają sobie swój bieg, swoją intensywność, swoją kaloryczność, swoją moc. Wszystko wraca na swoje miejsce. Powiedz mi, jak ją widzisz? Świetlistą i cały czas obkręca się wokół swojej osi. Dobrze, bardzo dobrze. Policzę od 1 do 3 i ponieważ tam czas nie istnieje, więc zakończę ten proces w swoim czasie, którego potrzebuję. I kiedy zakończy, będzie czuła siebie w pełni swojej mocy. Raz, 2 i 3. Zostawisz mnie z nią na chwilę? Tak. Zostaw mnie z Małgosią. Hej, Małgosiu. Hej. Jak się czujesz? Jak siebie widzisz? Czuję się mądrzejsza. To doświadczenie, że nie muszę Okay. się chronić, przyciągać czegokolwiek. Aha, ani Że niczego jestem wyrywać. swoim własnym. Tak, że jestem swoim własnym królestwem świecącym. Nie czuję potrzeby kumulowania bogactwa, zatrzymywania czegokolwiek. Jestem swoim bogactwem. Nie wiem, jest taki stan przepięknego jestestwa. Wspaniale. Doświadczaj tego. A w międzyczasie powiedz nam, jak widzisz swoje życie fizyczne na Ziemi, na tych warunkach, na Twoich warunkach, Twojego piękna i Twojego panowania u siebie. Odbieram zmysły z wszystkimi zmysłami. Odczuwam swoje ciało. Odczuwasz Jest swoje jakiś ciało. fajny. Bardzo dobrze odczuwam swoją głowę. To jest tak jakby, jakbym tutaj swoim czołem słyszała dźwięki, odczuwała informacje, odbierała świat. Ale w ogóle nie mam żadnej blokady. Nie odbieram
Nie rozróżniam, że coś jest jakieś złe, że powinnam odsuwać się od tego, a coś jest dobre i coś mnie ma przeciągać. Po prostu doświadczam tego, nie wiem jak to wytłumaczyć. Po prostu doświadczam. Ważne, że ty wiesz. Chcesz mi Tak. powiedzieć, że poszerzyły się twoje zmysły fizyczne? Tak, i to zupełnie jakby nie jest związane z organami na ciele, tylko ja to tutaj odbieram. To jest tak jakby też moja intuicja. Skąd masz tę umiejętność odbierania przez czoło? Gdzie się tego nauczyłaś? Gdzie ja się tego nauczyłam? To jest doświadczenie, to jest wiedza, to jest taki moment, po prostu wiesz, czujesz. Więc teraz na powrót sobie to przywróciłaś. Tak, I odnosi jak mnie to do wykorzystasz to w życiu? jakiegoś miejsca po prostu we wszechświecie, kiedy ja byłam, świeciłam, byłam gwiazdą Dlatego się i wtedy pytałam, gdzie się tego nauczyłaś? czujesz po prostu, tutaj czujesz to. Więc przypomniałaś sobie swoje umiejętności również z innych Tak. doświadczeń pozaziemskich. Bardzo dobrze. O to chodzi. Powiedz mi, jak wykorzystasz tę umiejętność w życiu? Zarządzanie jest bardzo łatwe. Umiejętność, intuicja łączy się od razu z kreowaniem projektu jakiegokolwiek w myśli. Wlot przejmuje jakby sygnały. Nie wiem, komunikuję się z ludźmi czasami sercem, a czasami po prostu wiem, co będzie najlepsze, żeby kreować pewną strukturę, na przykład Czy w tym jest firmę. zaufanie do siebie? Tak, bardzo jest dużo radości z kreowania. Tak. O to chodzi. Żeby się dobrze bawić na tej planecie i w tym życiu. Żeby tak nie tragizować tego wszystkiego. Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć do swojego ciała fizycznego, które słucha teraz? Że ruch jest energią. Wszystko się zmienia. Cały czas widzę pewne struktury tu na ziemi, typu plac zabaw dzieci, które po prostu się bawią. I to jest zmiana. Ruch, energia. Nasze życie trochę to tak Czy chcesz mi wszystko zmienia. powiedzieć, że zaczniesz chodzić na place zabaw? Nie tylko do akwaparku. To jest życie, energia, przemieszczanie się. Inspirujące bardzo. Dobrze. To teraz Wizje. prześlij swojemu ciału fizycznemu wszystkie informacje, żeby każda komórka ciała fizycznego uzmysłowiła sobie jakiś zasób energetyczny. Ją zasila, rewitalizuje, regeneruje. I twoje ciało fizyczne wie już, że wszystko jest w porządku na planie energii. Że może spokojnie zająć się planem ziemskim, bo jest zaopiekowane z poziomu subtelnego. Jak się czujesz w swoim ciele fizycznym? Cudownie, to jest moje miejsce, to jest moje królestwo. Więc pozwól, żeby twoje Uff. ciało fizyczne poczuło się równie cudownie z tobą, ze swoją duszą. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się i powiedz mi, jak widzisz Małgosię. Osadza się w swoim ciele fizycznym, wibruje radością każda komórka. Rozświetlę partie ciała, które potrzebują tego życia, tej energii. To teraz zadaję jej pytanie, czy zrobiła wszystko podczas tej sesji, co chciała zrobić? Tak, Czy jest coś zobaczyłam jeszcze? siebie. Mówi, że zobaczyła siebie.
doświadczyła, przypomniała sobie. Po prostu jest. Ona bardzo mocno siedzi w swoim ciele fizycznym teraz. Bardzo mocno. Tak. Gotowa na siebie, do kreowania tego wcielenia na swoich warunkach? Tak. W takim razie rozłącz się z Małgosią całkowicie. Wróć do swojej przestrzeni, Ewelinko, do swoich częstotliwości. Pozwól swoim energiom, żeby odzyskały swój rytm, swoją cyrkulację, swój zapach, kolor. I pozwól im płynąć. Swobodnie. I na jeden podnieś sobie swoje częstotliwości. Poczuj swoją radość, szczęście, miłość, opiekuńczość, przyjacielskość, akceptację. Poczuj swoją moc, kreatywność i efektywność. I w ogóle czujesz się ze sobą fenomenalnie. Bo z nikim przecież nie czujesz się tak dobrze jak ze sobą. Jesteś swoim najlepszym kompanem. Na dwa. Ta cudowna energia, którą jesteś, przenika każdą komórkę twojego ciała fizycznego i czujesz, jak zaczynasz się unosić. Robisz się lekka, rześka, energiczna, zdrowa, piękna i młoda. I bardzo chętna do powrotu, żeby wdrażać tę energię, tę moc w życie i kreować je na swoich warunkach. Na trzy wracasz. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Jak się czujesz, Ewelinko? Świetnie, dziękuję. Małgosiu, wróć mikrofonem. Już jestem. Słuchamy cię, może chcesz coś powiedzieć? Oj, no cudownie, cudownie. Dziękuję dziewczyny, chociaż wiem, że sobie powinnam, Sobie ale przede bardzo, wszystkim. bardzo wzruszające to było. Jednak to spotkanie ze sobą jest wzruszające. O, cudownie, ale cudownie. To cieszę się Teraz ja bardzo. popłaczę. Tak, płacz Ale już z absolutnie. radości, tak. To wspaniale. Czy teraz już wiesz, jaka jesteś piękna? No, to gdzieś chyba w środku, gdzieś wiedziałam o tym, ale właśnie jak słyszę, że byłam tak opancerzona tym wszystkim, że byłam swoim największym wrogiem, to Jak my gdzieś to było tak wszyscy. głęboko. Tak, to zawsze nawet powtarzam, że jesteśmy swoimi największymi wrogami. Więc dziękuję, naprawdę dziękuję za Ale zajęcie też tego. przyszłaś już z ogromnym zasobem. Bardzo gotowa na tę pracę, bardzo gotowa. Więc teraz życzę ci tylko, żebyś zbierała żniwa tego, co zrobiłaś dla siebie. Dlatego to był ten właściwy moment. Chociaż wydawało mi się, że za późno, ale nie, to jest ten Nie, właściwy. nie. Zawsze jest ten odpowiedni. Tak. Małgosiu, powiedz, czy chciałabyś się podzielić swoją sesją z innymi, czy zostaje prywatna? Tak, bardzo, bardzo chętnie. Tylko z tą twarzą, to nie wiem, chyba ją zamarzamy No trochę. dobra, dobra. No piękna ta twarz. Ja bym oczywiście, żebym się chwaliła taką Dziękuję. urodą, ale wiadomo, że najważniejsze, żeby tobie było komfortowo z tym. Bardzo dziękujemy w imieniu widzów, którzy Tak. będą mogli To ja obejrzeć dziękuję dziewczyny, bo twoją cudowną sesję. pracę wykonujecie naprawdę i dzięki wam, bo wiem, że to jest Dziękujemy. moja praca, ale dzięki wam. Asystujemy. Tak, asystentki jesteście super. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Małgosiu, ściskamy.